wow. It looks like broccoli. No, wygląda jak brokuły te drzewa. Ale fajnie, że kamera oddaje wam tą zieleń, którą ja widzę na żywo. Jak, nie wiem, może zauważycie tą różnicę pomiędzy zielenią florycką a tutejszą. Bo ta zieleń to jest taka, wiecie, świeża, nowa, wiosenno-letnia. A u nas to jest taka, wiecie, całoroczna ta zieleń, więc ona też troszeczkę inaczej wygląda. A my wybieramy się na wycieczkę, jak wam wspominałam na Instastory. Idziemy to tutaj do pięknego ten miejsca. Tak, tam właśnie żeśmy przyjechali, ten wodospad. Jeden z wodospadów. Jeden z wodospadów, który ostatnio widzieliście we vlogach. Zobaczcie, jak ślicznie. Teraz jedziemy przez osadę Indian do miejsca docelowego. No i tutaj są, jak widzicie, góry, pagórki i pastwiska i krówki się na nich. Jest fajnie generalnie. Jest cudownie. Narciaki, krówki. Krówki. Krówki, no. That you miss. No. No nie, ja nie będę tak blisko niego podchodzić. Zobaczcie, kogo żeśmy znaleźli. Żółwia. I think he's scared. Marek zaraz go będzie przenosił. Marek, dawaj, przenoś go. No jak ja mam go przenosić, jak on mnie ugryzie? No, no to go popchaj, tak jak kiedyś na Florydzie, pamiętasz? Hey, bud. Tylko uważaj. O, o, widzisz? No ale go trzeba jakoś... A gałęzi nie ma jakiejś? No nie wiem, czekaj. Żeby go tak popchnąć, żeby on sobie tam poszedł. No idź. Kubar. Patrz, 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 on na ciebie chce iść. Daddy wants to go to you. Patrz, on się na ciebie. I on się już gotuje do tego, do ataku. No, wiesz co? He's gonna attack you. No dawaj, my chcemy ci życie uratować, a ty kurde na nas ten. Ale on biedny nie wie, o co chodzi. Yeah, we want to save you! We want to save you! Let's do this for real! Przez przypadek trafiliśmy do sklepu. Oczywiście w klimatach się śmiejemy westernowskich. I zobaczcie, jak jest dużo ubrań w takim stylu. Tam były wyżej buty, kapelusze. Lubię takie sklepy bardzo. O, Ania, takie sobie powinnaś kupić. Camping hair, don't care. No, na moje włosy. No. Chyba se kupię. Fajna koszulka też. Nie to, żebym jakoś tak, wiecie, dzisiaj tragicznie wyglądała, bo włos nawet mam zrobiony. Ale czasami wiecie, jak to jest. O, ta koszulka jest fajna. Poczekaj. Zobacz. Ta koszulka jest super. Ta koszula jest fajna, Wranglera. Ta koszula też jest super. Bardzo ładna. Kolor. Zobaczcie, dla mojego synka takie buciki. Albo takie. Ła, spadają mi. No. A tutaj macie wszystkie sprzęty dla koni. Dzikie super siodła są, ale piękne. No już zaraz idziemy. Ale ładny. Lasso też jest. Zdjęcie różne te. O, tu jakie buty. O, a to są typowe buty kontraktorskie, które noszą tutaj panowie, jak coś robią, bo już zauważyłam. Inaczej wyglądają. Ale fajne! Jaka ławka piękna. Zobaczcie, jaka oryginalna. Ale ładnie pomyślane. Jak macie stare koło, proszę bardzo, macie pomysł na zrobienie sobie ławeczki. Pokaż, jaką czapkę sobie kupiłeś. Amerykańską. Ja w sumie ją wybierałam.
No i elegancko. Chodź, Wikuś. Ale czadowo. Ja lubię takie pomysły w sklepach, jak są wykorzystywane. Jest wanna stara. I tu możecie sobie kupić mydełka naturalne, zobaczcie. 100% natury. A tu jest obok ten sklep. No widzisz, jakie ładne? Takie się śmiejemy z Markiem, pierwsze Home Depot. Ale ładnie tak jest urządzony ten sklep. Podoba mi się tak, ma swój klimacik. Ma jakie ładne te rzeczy. Można też kupić sobie różne dżemy, konfitury, orzeszki. O, i miodzik można by było kupić, ale super. Wikuś, zobacz, to jest Alicja w Krainie Czarów. Zobacz. Alicja w Krainie Czarów. Alice in the Wonderland. Zobacz, jest kapelusznik. Jest królowa, jest ten zając. Patrz, jest Alicja. Know about me. Is that the way? Since we get through the door, we'll be moving through the living room, and we can do it on the floor, whatever way you like. We get to the heat up. Ale to śliczne jest. Zobacz, jakie tu rybki są, Wikuś. No. Zobaczcie, jaki fajny kubek sobie kupiliśmy. To twój kubek, a nie? To mój? Nie, Marek, to jest nasz. Przepraszam, to jest wszystko nasze. Ale bardzo słodki. Bardzo mi się podoba. Będzie do kawki, herbatki. Już widać z daleka wodospad. O kurczę, wy nie zobaczycie tego. Ja nie widzę już stąd. No. Ale zaraz będziemy widzieć, spoko. Pewnie słyszycie ten dźwięk. Wow, na razie jesteśmy z... Tak, teraz tam pójdziemy. Na razie jesteśmy z Wiktorią na górze. I zobaczcie, jaki widok. Wow. No. Tam jest taka kładka i można sobie przejść pod wodospadem. A na razie my jesteśmy tutaj na górze. No chodź tutaj, zobaczymy sobie. Ale jesteśmy wysoko, Wiktoria. Ale piękny. Zaraz będziemy tam szli. Ale jak ładnie ten, jakie ładne tutaj schodki zrobili z kamyczków. Powolutku, Wikuś. Ania, pomóż mi założyć na drugie ramię tą, ten plecak zajebisty. Co chcesz od mojego plecaka? Sam mi go kupowałeś. O Jezu. Ale ja nie wiem, czy on jest... To może ja ci go poluźnię, chcesz? Tak. Coraz bliżej i zaraz będziemy za wodospadem. Zobaczcie cały ten widok.
Jesteśmy po wodospadach. Jesteśmy gdzieś. Jesteśmy gdzieś. Po wodospadach, słuchajcie, i po... Yeah, we were so hungry. Tak, zrobiliśmy się bardzo głodni, a jeszcze chcemy dalej jechać na różne na przygody i na zwiedzanie. No to musieliśmy się trochę posilić i słuchajcie, jesteśmy w typowo meksykańskiej takiej restauracji, naprawdę typowo meksykańskiej, prowadzoną przez Meksykanów. I są bardzo fajne rzeczy. No, dziękuję. I już jako przystawkę dostaliśmy chipsy z ostrym sosem, co Marek? Tak. Ostry jest. Mhm. W ogóle dojechaliśmy do jakiejś takiej mieściny. Zobaczcie, jaki ma też klimatyczny wygląd, zwłaszcza tutaj obok. Jeszcze stare klimatyzacje, ale ja takie lubię, powiem wam. Już dostałam pierwszą zupkę, pierwsze danie. Jest to zupa z kurczakiem. Pewnie jest trochę ostra, no ale... I do tego zobaczcie. Proszę bardzo. Zakroplimy, tak jak dali. Tak trzeba zrobić. Jestem ciekawa strasznie smaku. Oj, dobry, taki... Już, poczekaj, już otwieram. Poratuję. Kochani, to jest moje danie, jak widzieliście już wcześniej, moja zupa. To jest jestem na diecie. Moje drugie danie. A Marek ma takie, zobaczcie, porównując. No ale oczywiście z Mareczkiem się podzielę. Mówi Kusia też już ma swoje i jemy. Jak na amerykańskich filmach. Ale fajnie. Po drodze wszędzie się zatrzymujemy, bo wszędzie jakieś fajne rzeczy robią, wystawiają. Tutaj żeśmy wjechali do takiego bardzo fajnego mini miasteczka, gdzie robią akurat, jak widzicie, piękne naczynia. Tu jest cała pracownia. Właśnie się dowiedzieliśmy, że można zapisać Wiktorię na zajęcia. Więc na pewno w wakacje Mikusia pójdzie na zajęcia. A teraz trafiliśmy do galerii. Ale ładne. Super, co? Podobają ci się? A zobacz tu, Wikuś. Zobacz tu, jakie maski też fajne. O, tacie się chyba to podoba? No, mi się podoba, tylko że oczywiście cena też mi się... A tu zobacz, jakie fajne. Fajne, nie? Yeah, these are real books. No, ty lubisz książki. Tylko nie dotykaj. Look, they look like flowers. This is made out of paper. To wszystko jest z papieru, Wikusiu, wiesz? Te wszystkie rzeczy są z papieru. Okay, daddy, look, they look like flowers. A zobacz, jaka tam sukienka. Nie, wchodź tutaj, zobacz, masz linię. Zaczeka sukienka piękna. Ale śliczne rzeczy. No. A to są, zobacz, to są Wikuś włosy to zrobione. Zobacz tutaj, jaki kucyk fajny. O, to jest śliczne. To jest bardzo ładne, tak. Oczywiście jesteśmy w galerii sztuki, no i oczywiście Marek tak sobie ogląda i tak, Ania, zobacz, jaka super podłoga, moglibyśmy gdzieś taką zrobić. Chodź w górę. Oczywiście jest fajna, mi się też te belki podobają tutaj. Zobaczcie, jaki most po drodze żeśmy napotkali. Mówię, most jak w Indiana Jones. Marek się śmieje, że on robi za dwie osoby, a ja się śmieję, że też robię za dwie osoby. Więc ja muszę poczekać, aż oni przejdą. I że co, że ja teraz sama mam iść? No. Aha, okej. Ja mam, słuchajcie, lęk przestrzeni. Ale fajnie. Ale się buja. Ale się bujam tutaj. Uuu.
Jeszcze wszędzie są pajęczyny. Nie można się złapać. I za mną most widać. Ktoś tutaj mieszkał, albo nie wiem, mieszka może jeszcze, ale nie, nie wydaje mi się. Tutaj jest zamknięte akurat. I tam jest rozwalający się domek. A tam jeszcze na dole powinny być aligatory takie, wiesz. No.